serie są zaplanowane. Drugie zawody rozpoczyna Tomek Byrd. Tomek, 43 miejsce podczas pierwszego konkursu, 146 metrów. No i zobacz, oby podczas tej pierwszej serii konkursowej było zdecydowanie lepiej. Ósma belka startowa, a więc platforma startowa nieco niżej ustawiona na początku niż podczas tej pierwszej serii dzisiejszej przedpołudniowej, z której zawodnicy ruszali z dziewiątej. Tomek Byrd, dobra prędkość na progu, 149 metrów, a więc dalej niż podczas tej pierwszej serii. No ale to jest niestety chyba zbyt mało, zbyt krótko, by ewentualnie myśleć o awansie do serii finałowej. Minus 7,8 punktu za wiatr, przypomnę. 49 w Pucharze Świata, 168,5 metra, rekord życiowy naszego młodego zawodnika z Zakopanek. W tym przedpołudniowym konkursie był bardzo blisko tego właśnie rekordowego wyniku. Niewiele bliżej lądował Maciek Kot. No a teraz chyba poprawi ten swój wynik, bo wydaje mi się, że to jest ponad 170-metrowy dystans uzyskany przez naszego zawodnika. Tak jest, 176 metrów, a więc brawo za to, że udało mu się rekord życiowy poprawić, że po raz pierwszy w karierze poleciał na odległość ponad 170 metrów. No nie jest to oczywiście wynik rewelacyjny w porównaniu do tych, którzy regularnie lądują ponad 200-metrowym dystansie, ale jest siódmy Maciej Kot. Jest na 21 miejscu w Pucharze Świata, choć na początku sezonu był nawet w czołowej dziesiątce. Piotr Żyła, rekord życiowy z ubiegłego roku z Planicy, zawodnika z Wisły, to 210 metrów. No teraz poniżej punktu konstrukcyjnego, no ale w zależności od tego, jak to wyglądało z wiatrem, 182 metry, odjęte 6,8 punktu. No myślę, że powinien być gdzieś na granicy pierwszej, drugiej dziesiątki klasyfikowany nasz zawodnik, co oznacza, że do drugiej rundy powinien się zakwalifikować. To 82 metry Piotra Żyły, noty sędziowskie niezbyt wysokie, 16,5 punktu, jest na 12 miejscu, będzie w drugiej rundzie reprezentant Polski. Rencauera, no a teraz Kamil Stoch, dobry występ przed południem reprezentanta Polski, szóste miejsce, awans na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, przypomnę jego rekord życiowy, 226 metrów. Może tutaj się też uda skoczyć 200 metrów Kamilowi Stochowi. Nie. Około 190 metrów uzyskuje tym razem reprezentant Polski. 191,5 metra, 5,9 punktu odjęte. Niezłe noty sędziowskie, jest 19, są noty po 18,5. Jest także 18-punktowa ocena dla skoku Kamila Stocha. No, myślę, że będzie klasyfikowany w pierwszej dziesiątce. Tak, na czwartym miejscu jest Kamil Stoch przed Simonem Amanem. Po pierwszej serii jest na trzecim miejscu Kamil Stoch. Bardzo dobra postawa Polaka. Siódma lokata reprezentanta Polski po pierwszej kolejce. No i jeszcze mamy 32 naszych zawodników. Piotr Żyła. Za chwilę Państwo zobaczą to na swoich ekranach. Miejsce 26, a Maciej Kot 30. Trzech biało-czerwonych w drugiej rundzie rywalizacji popołudniowego konkursu na Kulm w Tauplitz Bad Mittendorf. Nowy rekord życiowy Macieja Kota. Brawo za walkę, za to, że Polak zdołał awansować do drugiej rundy. Kolejny w tym sezonie konkurs, gdy zdobędzie choćby jeden punkt Pucharu Świata. Tomasz Byrd, 149 metrów, 46 pozycja, czwartego z naszych zawodników. Nie zobaczymy go w drugiej rundzie oczywiście. Informacje o szóstej belce startowej, z niej rozpoczyna się runda finałowa. No i pierwszy na tej belce Maciej Kot, brawo dla naszego zawodnika. Czwarty w tym sezonie konkurs, w którym zdobywa punkty Pucharu Świata. Nawet jeśli to będzie tylko jeden punkt, istotne, że poprawił swój rekord życiowy, że skoczył na mamucie 176 metrów, że jest w drugiej rundzie Maciej Kot. Tym razem jednak słabszy ten drugi skok naszego zawodnika.
138 metrów tylko, no ale jakże niekorzystny wiatr. Wiatr wiejący z prędkością metra na sekundę z tyłu skoczni w plecy Polaka, stąd aż 11 punktów dodanych, no ale oczywiście odległość słaba, niskie noty sędziowskie. Widzimy, jak to wygląda. Za chwilę prawdopodobnie będzie przerwa, bo wydaje mi się, że przy takim wietrze w okolicach progu z tyłu skoczni ponad 2 metry na sekundę to Ansi Koivuranta nie dostanie zielonej. Była pierwszy skok Polaka, 182 metry. Był w 30 w konkursie porannym na 17 miejscu. Tu po pierwszej serii zajmuje miejsce 26. No i chyba będzie liderem, bo wydaje mi się, że uzyskał ponad 160-metrową odległość. Dużo słabiej oczywiście niż za pierwszym razem, no ale wszyscy skaczą dużo, dużo bliżej niż kilkadziesiąt minut temu. 152 metry jednak. Dodane punkty za niekorzystny wiatr. Myślę, że będzie liderem Piotr Żyła. Jest lider, tak jest. Tylko 7 punktów w łącznej punktacji Pucharu Świata. No i jeśli dziś wygrał kilka pozycji z Morgensternem, może go wyprzedzić, awansować na trzecie miejsce. No ale my patrzmy na próbę Stocha, który z kolei traci 24 punkty do Freitaga. Dobry ten drugi skok Kamila Stocha, brawo! To jest około 185 metrów, nieco myślę zabrakło do punktu konstrukcyjnego. 181,5 metra, 1,5 metra lepsza odległość niż prowadzącego Tomasa Morgensterna. No i wydaje mi się, że Kamil powinien objąć prowadzenie. Brawo dla reprezentanta Polski. 181,5 metra w trudnych warunkach. Na zielono widzieliśmy tę kompensację punktów za wiatr, co będzie oznaczało, że on także miał niekorzystny wiatr wiejący z tyłu skoczni. W miarę dobrze poradził sobie reprezentant Polski. 10 metrów bliżej niż w pierwszej próbie, ale jest na prowadzeniu. Tak jest. I to dosyć wyraźnie. 358,2, a więc proszę Państwa, prawie o 9 punktów wyższa nota niż Tomasa Morgensterna. Brawo dla Kamila Stocha. I zostaje zdyskwalifikowany zwycięzcą konkursu, zatem Andres Bardal, no, który dzięki temu ma 749 punktów, jest trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Liderem pozostaje Andras Kofler, no a Kamil Stoch ma miejsce na podium, trzecie miejsce reprezentanta Polski i jego awans na piątą pozycję w klasyfikacji końcowej łącznej Pucharu Świata. O jedno miejsce wyżej zatem i Piotr Żyła na miejscu 22 i Maciej Kot na miejscu 27. Ależ niesamowite zakończenie rywalizacji na Kulm. Gregor Schlierenzauer zatem zdyskwalifikowany.